Gniazdo znajduje się pod dachem, ładnie już obudowane, nie siedzą w elewacji, tylko na zewnątrz, także do wiaderka, no i w bezpieczne miejsce. Jak zwykle wysoko, to już jest standard, gniazdo nie jest za duże, no ale jest na tyle dokuczliwe, że owady wlatują do pomieszczeń. Dobra, ja się przebieram, no i do roboty. Podejdę sobie tutaj powolutku. Najpierw zabezpieczę. Najpierw zabezpieczę wiaderko. Teraz kamerkę, żeby to ładnie było wszystko ujęte. Zobaczcie, jak pracują. Gniazdo nie jest duże. A już, o, jest królowa. Jest, ładnie pracuje. Na razie jeszcze mnie nie wyczaiły. Ok. Już się denerwują. Już stuknięcia i puknięcia. Już, zobaczcie, powoli podchodzą. No nic, ja też muszę podejść. Wiadro sobie przygotować. O, szybko, raz, dwa, trzy. Teraz mnie już atakują. Już mnie atakują. Jest ok, mam wszystko. Mam je, razem z królową. Królowa jest... Zaraz ją tu znajdę. Na pewno jest w gnieździe. Dobra, idę po psikacza. I to wszystko spsikam. Tutaj ładnie właściciel ma zabezpieczone piankę wciśniętą, także naprawdę super sprawa, bo dzięki temu nie wejdą za deski żadne owady, osy ani szerszenie i tam nie będą robiły spustoszenia. Idę po psikadło. Atakują kamerkę. Są wściekłe. Ale to nic, dostaną psikadłem i już będzie po wszystkim. Słuchajcie, no. Robota wykonana. Idę jeszcze do wiaderka wam pokazać, jak one wyglądają. Ile plastrów było i w ogóle. One tutaj troszkę latają wkurzone. Ale za chwilę odpuszczą, bo już nie będą miały kogo odstraszać. Bo mnie tu nie będzie. Tutaj jeszcze chwilę mogą latać, ale po pewnym czasie uciekną. Dobra, idę na dół. No, tam jeszcze sobie latają. Tam gdzie było gniazdo. Gniazdo jest tutaj. O, jest królowa. Tańcuje. Tu są larwy. Robota wykonana. Wy się trzymajcie. Do następnego. Cześć.